Wysokie ciśnienie w oku jest niebezpieczną przypadłością dla wzroku. To stan, w którym ciśnienie w gałce ocznej przekracza wartość 21 mm subkartęci. Poza tym pojawia się uszkodzenie nerwu wzrokowego, które prowadzi do jaskry, choroby powodującej ślepotę. Przypadłość ta może rozwijać się w jednym lub obu oczach. Warto wiedzieć, że optymalne wartości pomiarów ciśnienia powinny mieścić się w przedziale od 10 do 21 mm subkartęci i uzyskuje się je za pomocą pomiaru tzw. tonometrem. Jakie są przyczyny wysokiego ciśnienia w oku? Wysokie ciśnienie w oku może mieć różne przyczyny, ale stwierdza się, że najczęściej występującą jest nadmiar wodnistej cieczy, która jest gromadzona w gałce ocznej, co prowadzi do wzrostu ciśnienia. Jak przebiega ten proces? Otóż przednia i tylna komora oka wypełniona jest cieczą, produkcja której odbywa się w nabłonku rzęskowym. Z niego ciecz przepływa przez otwór źreniczy do zatoki żylnej twardówki. Przepływ cieczy zostaje utrudniony wskutek zwężenia otworu źreniczego, przez co dochodzi do wzrostu ciśnienia w oku. Kolejną przyczyną wysokiego ciśnienia jest nadmiar produkcji cieczy przez nabłonek rzęskowy, co powoduje utrudniony jej przepływ. Taki stan utrzymujący się przez dłuższy czas prowadzi do trwałego uszkodzenia nerwu wzrokowego i tym samym do powstania jaskry, która jest groźną chorobą dla oczu, ponieważ prowadzi do ślepoty. To jednak nie wszystko, ponieważ na wzrost ciśnienia w oczach mają wpływ również leki steroidowe i poza tym przebyte urazy oka, które spowodowały zmiany mechaniczne, również powodują zaburzenia w produkcji lub przepływie cieczy. To automatycznie prowadzi do wzrostu ciśnienia w gałce ocznej. Jak rozpoznać objawy wysokiego ciśnienia w oku? Otóż schorzenie to może mieć różne objawy w zależności od stopnia zaawansowania. Warto natomiast wiedzieć, że na początku chory nie odczuwa silnych objawów, przez co długo utrzymujący się stan podwyższonego ciśnienia prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego i do jaskry. Dlatego warto zwrócić uwagę, czy nie pojawiają się następujące symptomy. Ból i uczucie nabrzmienia gałek ocznych, przewlekłe pieczenie oczu, nawracające zapalenie spojówek, efekt zamglonego wzroku, mroczki lub plamki wokół światła, częste bóle głowy. W zaawansowanym stadium u chorego występują brakujące części obrazów w wyniku uszkodzenia nerwu wzrokowego. Należy pamiętać, że objawy wysokiego ciśnienia w oku mogą obejmować jedną lub obie gałki oczne, a ich siła może być różna. Dlatego w przypadku odczuwania jakichkolwiek problemów ze wzrokiem należy jak najszybciej zgłosić się do okulisty, aby nie doszło do uszkodzenia oczu. Jak przebiega leczenie wysokiego ciśnienia w oku? Wysokie ciśnienie w gałce ocznej leczone jest w zależności od przyczyny. Na początku okulista próbuje ustalić, czy podwyższone ciśnienie występuje przewlekle, czy tylko chwilowo. Potem ustala przyczynę, która powoduje, że wokół gromadzi się nadmiar cieczy i kolejny etap sprowadza się do obniżenia ciśnienia za pomocą odpowiednich leków. Natomiast jeżeli zaburzenia przepływu cieczy są spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi oka, powstałymi np. wskutek urazu, to stosowana jest operacja.